Nie gęsi właśnie swój język mają. I cały czas ja właśnie o tym wiem. Zrobiłeś do mnie beef, paw, ja do ciebie robię gę, gę. I cały czas rymum teraz nie ma mało. Proste, że wpadam na te bity, no i robię teraz kwanta. Namo, wiecie, że trochę wypadłem z bitu. No i tak w sumie mam ten styl. Wypadłem z bitu, przez chwilę poczułem się prawie jak ty. Yo, ksiądz mi mówi, żebym zrobił gang. Powadzę raczej 2-1-1-5. Lecę sprawdź, kiedy Filip buja vibe. No to leci tu od lat. I to jest tak, więc sprawdzaj. Ja trafiam w gusta. Lepiej leci na freestyle'u gusta. I to jest tak, to lecę teraz ziom. Kiedy wpadam na te bity, to pokażę, co to flow. Ksiądz jest starszy, ja mam tu chęć. Faktycznie wygrywał kiedyś w 9-5. Jeszcze raz ją dokładnie, ja mówię prawdę puszką. Ksiądz wygrywał ze mną, jak jeszcze żył popiełuszko. I to jest tak, więc sprawdzaj. Pada teraz Filip, gdy wchodzę to milicz, ma tuma ze skili, bo wpadam na bitwach i robię ten imidż, ja. No dobra, to może zrobimy jakiś storytelling, co? Możemy. Zrobimy pewną historię. Zrobię to wersy, zrobię to dla odwagi. Poszedłem z Filipkiem na dwór, no i szukaliśmy wagi. Na tych bitach właśnie tak to rozkminię. Powiedziałem, Filipek, chodź, zważymy nasze skille. I cały czas pojadę teraz tutaj fajnie. Stanąłem, rzeczywiście 2-1-15. Yo, i cały czas my to właśnie, ziomeczku, wiemy. Filipek stanął jak kaliber 44. To była krótka historia na spontanie. Kiedy lecę na te freestyle, to za takie flow dziękuję ci Boże i mój Panie, yo. I cały czas dziękuję ci tutaj Boże i mój Panie. Wprost, że mogę lecieć z takim flow, nawet ziomeczku, na Watykanie. Bo mam na tych bitach niezły ziomek rozegranie. Bo wiesz, że cały czas nie brakuje mi pośpiechu. Bo patrz, jak sobie lecę tutaj na jednym oddechu. I cały czas jestem tutaj dobry, daję pod majki. Nie polecisz tak, no bo palisz fajki. Pada teraz Filipek i leci tu jak tupak. Rzucisz patrzę nie, bo palisz głupa. I teraz więc tu sprawdzaj, bo kiedy tu wchodzę, to dobrze to kminie. To pada Filipek i leci tu na rymie. Kiedy tutaj padam, no to dobrze to kminie. Yo, dobry storytelling, ja daję freestyle. Dobry storytelling, wszyscy tu staliśmy. I to jest tak, więc sprawdzaj. Yo, lecę na fajce. Proszę księdza, a były smoki w tej bajce?